Witajcie, kociaki. Moje życie jest takie smutne i szare, ale na szczęście z pomocą przybywa Trum Trum, czyli taki wspaniały, bardzo kreatywny kanał z bardzo pozytywną energią, który pokazuje bardzo zabawne sytuacje oraz kreatywne lifehacki dosłownie dla każdego. I dzisiaj my odkryjemy kilka lifehacków, które dosłownie zmienią nasze życie, więc zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim! To twój ulubiony kanał DIY. Mam puste plastikowe butelki. Myślisz, że je wyrzucę? O nie! Zmienię je w najbardziej stylowe klapki dla mojej córki. Minęło 10 sekund tego filmu, a ja już jestem na skraju załamania nerwowego. Miłego seansu! Jasiu, co to jest, kochanie? Tata, co sądzisz o tych butach? Ojejku, dzięki, mamo! Znowu Staszek i te jego pomysły. Och, Staszek, ty to mogłeś nie wracać z mlekiem. Jakie to ciekawe. Jasiu, to jest dla ciebie. Nowy złoty plecak. To takie miłe. Ale moja książka nie wejdzie do środka. Nie przemyślałam tego. O, to wyzwanie dla mnie. To dość skomplikowane. Proszę bardzo, kochanie, twój plecak jest skończony. Przepraszam bardzo, co? Ten Staszek to naprawdę powinien dostać Nobla za wybitną kreatywność. Przecież to wcale nie tak, że ten plecak nie przetrwałby ani minuty po włożeniu nawet najmniejszej rzeczy. Staszku, czy chciałbyś trochę wody? Mam lepsze rzeczy do roboty. Muszę się nad tym zastanowić. Jakich rzeczy mogę użyć do stworzenia chłodnicy? Oczywiście, że kartonu. Zostaw, to może się przydać. Niby jak? Mamo, to na stronę taty. Ja tu rządzę. Nie, bo ja! Ej, gdzie można kupić taki telewizor? Wykupię wszystkie egzemplarze. Kochanie, patrz, co mam. Plakat twojego idola. Dzięki, tatku. Powieśmy go tutaj na ścianie. W ten sposób? Super. Dlaczego ten plakat jest tutaj? Tak, to właśnie robią prawdziwi fani. Przymocuję go lepiej tu i tutaj. No nie. Jasiu, zobacz, kogo znalazłam. Jesteś zadowolona? Ojej, jak to zrobiłaś? Matko kochana. Użyć marynarkę? Nie, to nudne. Kurtka. Nie ma mowy. Koszula jest idealna. O nie, koszula jest podarta. Wołaj Staszka, zaszyję ci ją kartonem. Tak trudno jest podjąć decyzję. Kochanie, wybrałaś sukienkę? Nie mam pojęcia, którą z nich powinnam wybrać. Po co wybierać, jeśli możesz mieć obie opcje? A ja wezmę to i to. Nadążaj. Moja mama jest zakupocholiczką. Nie. Nie. Ojej. Tato, to moja wymarzona sukienka. A, rozumiem. Będzie twoja. Tak. Wszystko, czego potrzebujesz, by zrobić sukienkę, to trochę kreatywności. Oraz Staszka. Proszę. Co to jest? Sukienka z obrazka. No nie. Cześć, oglądasz swój ulubiony kanał DIY, a ja pokażę ci, jak zrobić sukienkę z wszelkich zapasów, które masz. Nie zapomnij się uśmiechnąć. No nie żartuj. O nie. Zniszczyłam telefon. Mamo! Co się stało? To nie problem. Trzymaj nowy telefon. Dzięki. Wow. Piszę esej. Ups. Trzymaj nowy telefon. 10 tysięcy zniszczonych telefonów później. Ups. Chwila. Proszę bardzo. Dzięki. Musimy coś z tym zrobić. Od teraz twoim telefonem będzie młotek. To etui chroniące telefon przed zniszczeniem i niestandardowa bransoletka.
odetnij kawałek tasiemki. Przyszyj do środka kawałek przezroczystego plastiku. Przyszyj elastyczny sznurek do krawędzi wstążki i zapnij za pomocą łącznika. Zrób otwór w etui i przymocuj do niego drugi koniec elastycznej wstążki. Udekoruj naklejkami 3D. Co? Prawie spadł. Kurde, no, myślałem, że zrobię jej telefon z kartonu. Dzięki, tato. To był świetny pomysł. Nie podoba ci się ta torba? Nie do końca. A może ta? A ta urocza kopertówka? Tak, chcę ją! Ta torba jest świetna do robienia TikToków! Kochanie, która torba podoba ci się bardziej? Która? Ta jest spoko! Świetny wybór! Zrobiłam z niej torebkę! Wytnij dwa prostokąty z papierowej torby. Umieść w przezroczystych folderach. Zrób dno za pomocą kawałków folderu i tektury. Dodaj boki i zmontuj torbę. Zrób otwory i przymocuj łańcuch tak, aby był uchwytem. Ojej! Jesteś geniuszem! Stylowym geniuszem! Matko kochana... Nie! Nie! Ale ten wisiorek jest uroczy! Tato chce liścia koniczyny! Skąd taki wziąć? Wiem. Co? Chodzenie na zajęcia plastyczne przez całe życie było dobrym pomysłem. Co się dzieje? On pomalował tę dziewczynkę niezmywalnym markerem. Wszystkie te lekcje plastyki były właśnie po to. I właśnie taka była jego droga życiowa, takie było jego przeznaczenie, żeby pomalować dziewczynkę markerem. Kochanie, mam prawdziwy wisiorek i jest dla ciebie. Wytnij liść koniczyny z brokatowego papieru piankowego. Przyklej drut wokół konturu, przykryj lakierem hybrydowym i wysusz pod lampą UV. Ozdób je złotymi listkami. Dodaj łańcuszek. I wymyślicie sobie, że ja to wszystko mam? Twój napój? Stój, oddawaj koniczynę. Zrelaksuj się, dostajesz koniczynę. Ta jest jeszcze ładniejsza. Dzięki! Matko, co to miało być? Co to w ogóle za scena? Jeszcze jakiś złodziej z jakąś apaszką na nosie i z pistoletem, pewnie, nie wiem, nerfem, sobie przychodzi do rodzinki, która picie sobie zrobiła, a Staszek wyjął z markery i namalował mu koniczynę na ręku. Zaraz zacznie się występ. Chwila. Co jest z naszej córce? A, zapomniałem, że to jej urodziny. Co mam zrobić? Daj jej kartonowe pudło. Niech tak samo jak ty stanie się kartonową czarownicą i razem zmieniajcie świat swoją kartonową magią i kreatywnością. Wiem. Uprasz popcorn i wymieszaj z syropem cukrowym. Umieść go w silikonowej formie i pozostaw do wyschnięcia. Zrób ciasto z gotowych warstw. Zrobiłem ciasto popcornowe. Moje ciasto jest zdrowsze. Najlepszego skarbie. Ojej, świeczka i popcorn? Uwielbiam go! Pyszne, prawda? Moje ciasto jest lepsze! Cześć! Oglądasz mojego vloga, a to jest Joanna! Przywitaj się! I Jasia! O! Dostawa z YouTube'a! Co jest w środku? Otwórzmy! To diamentowy przycisk! Mój kanał jest taki popularny!
I na tym skończył się ten wspaniały film. Kartonowy Staszek stał się niezwykle popularnym youtuberem, ale dzięki temu moje życie zmieniło się o 180 stopni. Teraz zmieniło się na o wiele lepsze. Odkryłem nowe walory kreatywności. Wy też oglądajcie Trum Trum, a u was też znajdą takie pozytywne zmiany. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego wspaniałego filmu. Dziękuję sobie, że jakoś to wytrzymałem. Jeżeli chcecie więcej komentowania Trum Trum na tym kanale, to napiszcie mi to w komentarzu. No i co? Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!